Dzień dobry Państwu. Na początku, kiedy zaczynaliśmy czytać Komsomolską Prawdę wspólnie, lubiłem sobie pożartować tutaj z aluzjami do Tolkiena. Teraz to już raczej jest niekończąca się opowieść. Mamy tutaj oczywiście, bo to kto inny mógłby się pojawić, pana prezydenta Władimira Putina na tle flag, które wyglądają jak wklejone w Photoshopie. Serio. Jakieś takie są dziwne. Niemniej jednak on pojawił się w Teheranie, odbył podróż zagraniczną. Stany Zjednoczone oczywiście twierdzą, że jego podróż do Iranu to jest objaw izolacji międzynarodowej. Trochę to tłumaczenie wydaje mi się śmieszne, że jego jednak wyjazd z kraju jest objawem izolacji. On się tam spotkał z szefem państwa irańskiego, a także z prezydentem Erdoganem z Turcji, więc ta izolacja nie jest taką pełną izolacją. Co by nie mówić, to są partnerzy zagraniczni, którzy mają swoje znaczenie dla świata, więc no niestety wolelibyśmy, ale Rosja tak całkiem odizolowana nie jest. Tutaj z takich ciekawych rzeczy pojawiła się informacja o tym, że o 40% wzrósł obrót handlowy pomiędzy Iranem i Rosją w ciągu ostatniego pół roku, o współpracy gospodarczej. Rosja być może zbuduje pewien odcinek 146 km kolei w Iranie. Jest także możliwość, że oba państwa zaczną lepiej współpracować, w większym stopniu współpracować w kwestiach jądrowych. Wiemy doskonale, że Iran chciałby takie jądrowe technologie pozyskać. Tutaj mamy Władimira Putina w rozmowie z dziennikarzami. Jak widzimy, stoi on dość daleko od nich, ale do tego już przywykliśmy. Co mamy dalej? Niemiecka dziennikarka Alina Lip i estoniecka Europa wierzy telewizorowi, a za prawdę o Donbasie wsadza do więzienia. W tym reportażu oczywiście przede wszystkim jest o tej półniemce, tam jest historia o tym, jak jej ojciec poznał swoją przyszłą żonę w Petersburgu. Oczywiście to nie musi powstrzymać Rosjan przed dalszym natarciem, natomiast z całą pewnością te przygotowania spowolni, zasięg takiej ofensywy także może zmniejszyć. Trzeba pamiętać, ja o tym już powtarzałem, to powtarzałem parę razy, że rosyjska taktyka zakłada zmasowane uderzenia artyleryjskie, które są oczywiście trudne do wykonania, kiedy amunicji brakuje, a składy są wycofane dalej od linii frontu. Jeśli popatrzymy tutaj na mapę, także widzimy, że wzdłuż całej linii frontu są notowane walki, ale one są zdecydowanie mniej intensywne niż wcześniej. Tutaj mamy mapę Firms Fire Information for Resource Management System od NASA i tutaj mamy te czerwone punkty, to są pożary. W tej chwili mamy ustawiony 1 lipca. Widzimy, że na linii frontu od Iziumu tutaj aż do Siwierska i dalej na południe w stronę Doniecka jest ich no całkiem sporo. Tu dla porównania mamy 19 lipca, wczoraj. Nie pokazuję dzisiejszego dnia, bo jest rano, to by były niepełne dane. Widzimy, że różnica jest potężna. Te czerwone kropki oznaczają to, co satelita rozpoznaje jako pożary. W dużej mierze w tym wypadku są to miejsca, gdzie doszło do artyleryjskich ostrzałów. Ja to już raz pokazywałem, ale w takiej wersji nieinteraktywnej, to znaczy jak ktoś zrobił takie zestawienie. Tutaj mamy nasze własne. Widzimy, że te ostrzały artyleryjskie są dużo mniej intensywne. Za to tu się pojawiło dużo czerwieni. To jest dość daleko za linią frontu. Miasta nie są podpisane, ale sobie możemy ustalić, co to za miasto. Spójrzmy sobie, co to może być. Stawiam na to, że to może być Alciewsk. Tak. To jest, widzimy tutaj taki długi teren kolejowy z doczepionym miastem, tak jakby to jest Alciewsk. Tu widzimy właśnie te regiony kolejowe. One mogą być wykorzystywane. To jest miasto niedaleko od linii frontu. Jeśli sobie popatrzymy, linia frontu to jest mniej więcej tutaj, bo Awdijewka,
Toreck, te okolice, to może być to miejsce, które jest wykorzystywane jako punkt przeładunkowy dla zaopatrzenia rosyjskiego i widzimy, że tutaj coś ewidentnie w ostatnim czasie wybuchało. Jeśli sobie popatrzymy na mapę Live UA Map, to także nie widzimy dużo wydarzeń. Zazwyczaj tutaj takich symboli pocisku artyleryjskiego było pełno. W tej chwili jest ich ewidentnie mniej. Co tutaj mamy? Rosyjskie siły częściowo zajęły wieś Pokrowskie, niedaleko od Bachmutu. Także, tak jak mówiłem, są pewne próby ataków, ofensyw w okolicach Bachmutu i Siewierska. Co dalej? Tu jest coś interesującego. Duże zniszczenia w Orychiłce w wyniku ostrzału artyleryjskiego sił rosyjskich. I tu przechodzimy do okolic Chersonia. Tutaj w Nikopolu eksplozje. Tu mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, tu są doniesienia o tym, że siły przeciwlotnicze działały w okolicy Nowej Kachowki. Tu mamy informację o uderzeniach w most Antonowski. I zaraz będziemy mówić o tym moście. Jest przyczepione zdjęcie, jest wideo, pokazane są dziury, one są nieduże, to prawda. Jest też oczywiście informacja o eksplozjach w okolicach Czornobajewki. Tam się ciągle coś dzieje, ciągle coś tam wybucha. Jeśli chodzi o most Antonowski, faktycznie miało dojść do ostrzału, być może z systemów HIMARS, z tego mostu. Doszło do bardzo na razie niedużych uszkodzeń tego obiektu. Tutaj nie twierdzą w BBC, że prawdopodobnym celem uderzenia nie był nawet sam most, co punkt kontrolny na tym moście rosyjskiej. Oczywiście mówimy tutaj o okupowanym przez Rosjan Chersoniu. Dodatkowo miało dojść do ataków na zaporę w Nowej Kachowce. Tam Arestowicz mówił o tym, że celem były stanowiska przeciwlotnicze, systemów przeciwlotniczych rosyjskich i dodatkowo też punkt kontrolny na tym moście. I teraz, jeśli sobie popatrzymy na ujście rzeki Dniepr, tutaj mamy Zatokę Dnieprowską, tutaj Delta Dniepru, to jest Cherson, to tutaj mamy zupełny brak mostów. Tutaj mamy wspomniany most Antonowski. Dalej mamy Antonowski most kolejowy, też ważny oczywiście. I dalej się przesuwamy, nie ma mostów, nie ma mostów. I jest Nowa Kachowka, tutaj jest właśnie ta zapora, która także była celem ataku. I co dalej? Dalej przez kilometry Dniepr jest potężną, rozlaną rzeką, tu robi się jeszcze większa. I co mamy tutaj? Dopiero Enerhodar, ale tutaj mostu na mapie nie widzimy. I no, następny mamy most dopiero w Zaporożu, które jest dalej kontrolowane przez siły ukraińskie. Jest dopiero tutaj. To jest kawał drogi. Rosja nie zajmuje aż takiego terenu. Tam gdzieś mniej więcej, jeśli sobie popatrzymy tutaj w Institute for the Study of War, zobaczymy, jak to wygląda. No mniej więcej do tego miejsca, gdzie rzeka zaczyna się rozszerzać, gdzieś tutaj do Nowoworoncowki, mniej więcej takie tereny zajmuje Rosja. Czyli jeśli Ukrainie udałoby się zniszczyć te dwie przeprawy na tyle, żeby ucieczka i transport tamtędy, w zasadzie trzy jeszcze, ten kolejowy most, transport, żeby towarów i pojazdów tamtędy był niemożliwy, to uda im się odciąć od zaopatrzenia, od możliwości ewakuacji, od możliwości przyprowadzenia rezerw siły rosyjskie na tym terenie. Oczywiście istniałaby możliwość stworzenia przeprawy prowizorycznej, pontonowej, choć Dniepr jest tutaj dość potężną rzeką. Możemy sobie to zobaczyć. Mam nadzieję, że możemy. Że zbudowanie przeprawy pontonowej na tego typu rzece to nie będzie łatwe zadanie, to potrwa, to będzie
Możliwe, że taką rzekę, taką przeprawę będzie można ostrzelać. Tutaj, proszę Państwa, mamy 640 metrów. To nie jest mała rzeka w tym miejscu, a są tu miejsca jeszcze szersze. Oczywiście tu jest trochę, wydaje się, węziej, ale z kolei tu mamy podwójny bieg rzeki. Tutaj mamy jakieś tereny dzikie, prawdopodobnie częściowo podmokłe, więc nie jest tutaj też to łatwe z inżynieryjnego punktu widzenia. Także o ile wcześniej mogliśmy zgadywać, że te niszczenia składów artyleryjskich mogłyby być przygotowaniem do kontrofensywy, ale tak naprawdę mogły też nie być. Niezależnie od tego, czy Ukraina planowała kontrofensywę, czy nie, uderzanie w składy pocisków artyleryjskich było stuprocentowo potrzebne i logiczne. Tak, uderzanie w te mosty faktycznie wygląda w większym już stopniu jak przygotowanie do kontrofensywy. Dalej, przejdźmy sobie do naszych stałych rubryk, czyli szybkie newsy i pożary w Rosji. Tu jest magazyn rosyjski, ale bardzo daleko, w Anadyrze, na Czukotce. Tutaj w sytuacji, w której rosyjska awiacja ma poważne problemy, taki przykry incydent, w którym mogły spłonąć zapasy żywności, może być problemem. To są takie regiony dość mocno odcięte od reszty kraju i dostarczenie tam żywności to jest duża operacja logistyczna. Dalej, popatrzyli w oczy potworów, to jest Kommersant, duże rosyjskie medium. Rosyjscy parlamentarzyści opowiedzieli o sekretnych eksperymentach na ukraińskich żołnierzach w Radzie Federacji w poniedziałek, podczas kolejnego posiedzenia Parlamentarnej Komisji Śledczej do spraw działalności amerykańskich biolaboratoriów na terenie Ukrainy. O, przepraszam, się trochę pomniejszę, żebyście to lepiej widzieli. Jak ogłosili przedstawiciele komisji, badania krwi ukraińskich żołnierzy pokazały, że oni byli poddawani sekretnym eksperymentom, w rezultacie których byli przekształceni w okrutne potwory. Tak tu jest, proszę Państwa, dosłownie napisane. Badania krwi pokazały, że zmienili się w okrutne potwory. I to nie jest jakiś mini portalik w stylu zmiany na ziemi, to jest duże rosyjskie poważne medium. Nie wiem, czy tego typu informacje wychodzą w morfologii, ale mam nadzieję, że mi nigdy nie wyjdzie, że zmieniłem się w okrutnego potwora. Dalej, zaobserwowano w Europie pociągi z francuskimi pojazdami kołowymi, którym były obiecane Ukrainie. Podobna sytuacja jest tutaj, to pojazdy kołowe Fuchs opancerzone i haubice samobieżne Panzerhaubitz 2000, także obiecane Ukrainie i także zaobserwowane na platformach kolejowych. Co tutaj mam dalej? Mówiłem o tym, że prezydent Władimir Putin spotkał się między innymi z Erdoganem, a tutaj w telewizji CNN krewny Erdogana, szef firmy produkującej Bayraktary, te słynne drony, powiedział, że nigdy nie będzie sprzedawał Rosji swojej produkcji, swoich dronów. Dlatego właśnie Putin musiał jechać do Iranu, tam próbować kupić drony. Co dalej? Rosyjskie media informują, że kurator okupowanych terytoriów Ukrainy, Siergiej Kirijenko, trafił pod ostrzał w okręgu chersońskim. Nie jest napisane, żeby zginął, więc no trudno, Ukraina próbuje jeszcze raz. Co dalej? Tutaj jest ciekawa historia. W guberni pskowskiej, to jest nazwa kanału telegramowego, tak naprawdę to jest już okręg, a nie gubernia, piszą, że grupa miejscowych zebrała pieniądze na zakup dronów na potrzeby armii rosyjskiej, takich zwykłych komercyjnych dronów, ale bardzo przydatnych na wojnie. Zebrali te pieniądze i co z nimi zrobili? Pojechali do Estonii kupić drony i próbowali je wywieźć. A tam pogranicznicy zrozumieli, że no, to jest wsparcie aktu agresji
wobec innego państwa. I teraz temu mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia w Estonii. Geniusz zła. Dalej. Egipt nie dopuścił rosyjskiej pszenicy do przetargu na państwowy zakup ziarna. Kończą się Rosji sojusznicy, w tym partnerzy także handlowi. Dodajmy, że to zostało ogłoszone niedługo po wizycie, w spotkaniu prezydenta Bidena z prezydentem Egiptu. Co dalej? Rzecznik batalionu imienia szejcha Mansura Bielokijew, tak, batalion jest imienia szejcha Mansura, a sam rzecznik nazywa się Islam Bielokijew, ogłosił, że Ićkiercy, czyli Czeczeni, rozpoczęli przygotowanie do działań bojowych wewnątrz Czeczenii. Tak, proszę Państwa, to jest informacja, oczywiście zobaczymy, czy potwierdzona, czy to nie jest jakaś bufonada, ale to jest informacja o tym, że pewna organizacja wewnątrz Czeczenii szykuje się do trzeciej wojny czeczeńskiej o niezależność tego regionu od Federacji Rosyjskiej. Tutaj mamy zdjęcie z ostrzału tej tamy w Nowej Kachowce, o którym Państwu mówiłem, jest potwierdzenie. Tu z kolei rosyjski policjant miał na domu niebiesko-żółty dach, czyli w kolorach flagi Ukrainy. To się sąsiadom nie spodobało, kazali mu to zdemontować, a kiedy się nie zgodził, to przyszła policja z brygadą budowlaną i zaczęli mu to ściągać z dachu na siłę. Węgry zgodziły się na tranzyt uzbrojenia przez jej terytorium do Ukrainy. Doskonała wiadomość. Cieszy, że w końcu poszli po jakiś częściowy chociaż rozum do głowy. Dalej. W Rosji zbankrutowało do połowy tego roku 120 tysięcy ponad obywateli, w tym indywidualni przedsiębiorcy, to o 37,8% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Dalej, tu mamy zdjęcie spotkania Putina z panem z Iranu. Nawet, proszę Państwa, nie wiem, czy tam mają prezydenta jakiegoś Ajatollaha, czy co oni tam mają, ale mają. Więc tak to wyglądało. Odległość trzymają, to standardowe. Tutaj Kanada rozpoczęła własną zbiórkę na Bayraktara dla Ukrainy. Ważna informacja, pojawiła się zbiórka na drony WarMate, takie drony kamikadze dla Ukrainy, polska zbiórka. To jest o tyle dobra sytuacja, że po pierwsze Bayraktary ostatnio przestały pełnić aż taką ważną funkcję na froncie, po drugie Bayraktary są tureckie, a WarMate'y są polskie, więc jeśli chcemy wesprzeć Ukrainę, a przy okazji zrobić coś dobrego dla polskiego przemysłu, bo czemu nie, kupujmy nasze, to link do zbiórki WarMate'ów dam oczywiście w opisie do tego wideo. Tutaj mamy handel szczeniakami Z. Tutaj ma taką białą plamę w kształcie litery Z i jest sprzedawany za 2 miliony rubli, czyli jakieś tam, nie wiem, 100 tysięcy złotych, coś koło tego. Szalona sytuacja. Tu jeszcze raz zdjęcia z mostu Antonowskiego w Chersoniu. Można trochę lepiej się przyjrzeć tym dziurom. Co dalej? Zaczęły według Bloomberga spadać ilości ropy naftowej sprzedawanej przez Rosję do Chin i Indii po tym pierwszym boomie, kiedy te kraje zaczęły kupować dużo rosyjskiej ropy z dużymi zniżkami, to teraz zaczęły dość poważnie spadać te ilości. Tutaj mowa jest o 30% w dół w stosunku do tych szczytowych wartości, więc ten interes okazał się nie aż tak, jak widać, dobry. Ja od początku mówiłem, że Indie na przykład kupują tę rosyjską ropę, bo korzystają z dobrych cen, więc się zaopatrują, ale że to nie musi trwać wiecznie, zwłaszcza że Indie znajdują się niedaleko państw arabskich, które produkują wystarczające ilości ropy, a daleko od Rosji. I na końcu informacja kuriozalna. W Ałtaju mieszkańcom brakuje drewna. Wzrost cen opału, drewna i węgla sprawił, że zaczął się pojawiać problem.
tutaj wyliczają konkretnie szef Syberyjskiej Rady Wiejskiej Oleg Baronin w kraju altajskim miał stwierdzić, że drewno na opał na zimę kosztuje 70 tysięcy rubli przy obecnych cenach, a ludzie w wiosce zarabiają od 16 do 32 tysięcy, czyli musieliby wydać w tym najlepszym wariancie ponad 2 miesięczne pensje, żeby mieć czym palić w zimie, a to są zimne regiony, więc jest to poważny problem. I on się oczywiście domaga jakiejś pomocy od państwa. Jeśli na Syberii brakuje ludziom na drewno, to faktycznie jest to problem. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino, budź się Rosjo, złotówka wzmacnia się. Szczęście dla wszystkich za darmo i niech nikt nie odejdzie pokrzywdzony. I napiszcie mi w komentarzu, z jakiej to książki.